Artur Szalpuch z wizytą w Radomiu. Reprezentant Polski w siatkówce w przerwie między występami w kadrze narodowej przyjechał odwiedzić klub, którego barwy już od października będzie reprezentował na parkietach Plus Ligi. Przyszedł taki moment w mojej przygodzie z siatkówką, że stwierdziłem, że muszę coś zmienić, żeby to wszystko szło do przodu. Była to najkonkretniejsza oferta, dobry trener, tak jak już mówiłem, liczę na to, że przy tej współpracy sporo skorzystam, że poprawię się indywidualnie. Póki co siatkarz koncentruje się na grze w reprezentacji. Już w najbliższy weekend kadra narodowa leci do Japonii na najważniejszą imprezę sezonu, Puchar Świata, dzięki której Polska ma szansę wywalczyć kwalifikację olimpijską. Szalpuch zyskał uznanie w oczach trenera Stefana Antigi i znalazł się w 14 powołanych. Zawodnik liczy przede wszystkim na zdobycie cennego doświadczenia procentującego w przyszłości. W moim przypadku to tych doświadczeń za dużo nie ma. To będzie trzeci sezon seniorski mój, więc dalej jestem dość młodym zawodnikiem. No ale jeżeli uda mi się wyciągnąć z tego jakieś doświadczenia i one pomogą zespołowi i mi, no to będę też zadowolony. Po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego Artur Szalpuch rozpocznie treningi z drużyną Cerra Czarnych Radom. Siatkarz podkreśla, że będzie ciężko pracować, by wywalczyć miejsce w pierwszej szóstce. W tej drużynie będzie 14 zawodników, każdy będzie tak samo ważny. Na przykład tak jak w perspektywie kadry mówi się, że ławka rezerwowych będzie bardzo ważna na Pucharze Świata, tak myślę, że w każdym zespole każdy zawodnik jest potrzebny. Jedni bardziej, drudzy mniej. No ale ja kompletnie siebie nie traktuję jak gwiazdy, tylko jak każdego innego zawodnika. Jak przyjdę do klubu po tym sezonie, będę musiał sobie wywalczyć miejsce w szóstce. Mam nadzieję, że mi się to uda i na tym na początku będę się skupiał. Cerro Czarni Radom sezon 2015-2016 w Plus Lidze zainaugurują 30 października meczem z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.